Po co tym mówić? Stało się, z głupoty się stało. Coś mi strzeliło do głowy, mam sprawę o zabójstwo i inne artykuły. A jak gwałt był, to oni już nie żyli. W szoku byłem. Najpierw wesoło rozmawialiśmy, wygłupy takie różne, bo oni śmiali się. Potem siusiali i wtedy na mnie to przyszło. Wtedy nic nie myślałem. Jak wróciłem do domu, wcale o nich nie myślałem. Nie rozmyślałem o tym, co się stało. Stało się już. Nigdy wszyscy nie są zadowoleni. Tak, podwójne zabójstwo i gwałt na chłopcach opisywał Henryk Kukuła. Monstrum, które pozbawiło życia co najmniej czwórkę dzieci. Niektóre z nich wykorzystywał nawet po ich śmierci. Fakt 24 dogłębnie przebadał tę sprawę i w imię wyższego interesu społecznego postanowił opublikować wizerunek mordercy, który już niedługo może odzyskać wolność. W tej sprawie interweniowaliśmy również w Ministerstwie Sprawiedliwości. Henryk Kukuła przyszedł na świat w 1966 roku w Chorzowie. To właśnie w tym mieście rozpoczął swą ohydną działalność. W 1980 roku 14-letni Kukuła udusił i wykorzystał seksualnie 5-latkę. To nie było jego pierwsze cielesne doświadczenie. Wcześniej uprawiał seks z nastoletnimi kolegami i koleżankami w jednej z chorzowskich piwnic. Po latach miał przechwalać się, że w tym samym okresie zgwałcił małą dziewczynkę w Katowicach. Choć zabójstwo 5-latki pozostawiło po sobie niewiele śladów w aktach, to Kukuła został umieszczony w ośrodku wychowawczym. Tam pozbawił życia 9-letniego syna jednego z wychowawców. Mimo że jak sam opowiadał, lubił tego ładnego chłopca, to bił go tak zapamiętale, aż dziecku pękł przedsionek serca. Tuż po zabójstwie Kukuła, jak gdyby nic się nie stało, poszedł obierać ziemniaki. Za tę zbrodnię Kukuła został skazany na 15 lat więzienia. W zakładzie karnym został pobity i zgwałcony, co miało go do reszty zdemoralizować. W 1989 roku, na mocy amnestii, która m.in. uratowała przed egzekucją Mariusza Trynkiewicza, wyrok zmniejszono do 10 lat. Jednak już w kwietniu 1990 roku Kukuła został warunkowo wypuszczony na wolność. Po 3 miesiącach w Rudzie Śląskiej zgwałcił i zamordował 2 chłopców, 5- i 7-latka. Tym razem Kukuła został skazany na 25 lat więzienia. W więzieniu Kukuła zaatakował strażnika. Chociaż zajście wyglądało niebezpiecznie, a współwięzień chciał podać Kukule nóż, to mordercę skazano tylko na rok pozbawienia wolności. Mimo wszystkich zbrodni i przewinień, za które został skazany, a także tych, które prawdopodobnie uszły mu płazem, wyrok Kukuły kończy się już w 2020 roku. Wtedy też Kukuła będzie mógł wyjść na wolność, gdzie najprawdopodobniej wróci na zbrodniczą ścieżkę. Z opinią tą zgadzają się biegli, którzy badali Kukułę. Fakt24.pl spytał Ministerstwo Sprawiedliwości, czy jest szansa, by zbrodniarz został objęty tak zwaną ustawą o bestia. Po naszej interwencji ministerstwo obiecało zająć się sprawą.